studiu Twojego Radia Andrychów witam panią Kazimierę Borgosz, sołtyskę Sułkowic, Bolęciny. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. Już jesteśmy po zebraniu wiejskim. 19 lutego odbyło się zebranie... 25. A, 25. 25. No przecież, tak. No tak. 19 lutego to dostaliśmy informację. Dobrze, że pani sprostowała. Ale tak, zebranie wiejskie się odbyło. Którym jak zwykle przedstawiane są inwestycje, które są zrobione, które są zaplanowane. Oczywiście Fundusz Sołecki w Sułkowicach jest, on jest przeznaczony na drobne remonty, ale pewnie mieszkańców interesują głównie inwestycje, te, które były zrealizowane, no i szczególnie te, które są w planach. Jakie są zrealizowane inwestycje, te większe w Sułkowicach? Te większe inwestycje w Sułkowicach to przede wszystkim to, że było dofinansowanie budynku sportowego. To tam około 150 tysięcy było dofinansowane. Oczywiście jest wybudowany parking przy szkole. On jest jeszcze nieskończony, tam brakuje drobnych poprawek, ale to już jest na ukończeniu, więc ta inwestycja też jest potrzebna, bo naprawdę było ciężko tam przy tej szkole parkować. No a tak poza tym, to czekamy na resztę tych inwestycji. No, dwie drogi były zrobione, na Wspólnej i na Kamieńcowej, wyasfaltowane, które już czekały dosyć długo. W tym roku, w poprzednim roku były zrealizowane, więc jesteśmy zadowoleni z tego, co chociaż tyle się udało zrobić. No a w tym roku, z tego, co nam obiecywał pan, zadeklarował pan burmistrz Żak, będzie remont szkoły i na remont szkoły jest przeznaczone około 4 milionów. Szkoła ma być szkołą nowoczesną, ma być najpiękniejsza w województwie, nie w powiecie, tylko w województwie. Ma być również obserwatorium astronomiczne. A to bardzo ciekawe właśnie, obserwatorium astronomiczne. Jest taki plan, jest taka właśnie przebudowa tej góry szkoły, więc myślę, że może nawet jakiś Kopernik, Sułkowic, Bolęciny kiedyś może. Bardzo dobre plany. 4 miliony złotych na przebudowę, rozbudowę szkoły. No, a o obserwatorium astronomicznym można coś jeszcze więcej powiedzieć, czy na razie po prostu to jest w planach, więc to może bardziej by się orientował pan dyrektor Grabowski, który udzielił nam zresztą gościny na zebranie wiejskie, bo akurat świetlica była zajęta, bardzo się z tego cieszę i bardzo mu dziękuję. No ale to więcej by wiedział właśnie pan dyrektor, to jest zarys, to jest taki plan. Myślę, że będzie zrealizowane. Mam taką nadzieję. Co do szkoły, plany są. Jakie są jeszcze plany na innego rodzaju inwestycje w Sułectwie? To znaczy tak, my mamy jeden podstawowy problem, że Sułkowice Bolęcina ma dwie drogi powiatowe. Jest po prostu, powiat musi z gminą współpracować. Mamy te drogi w kiepskim stanie i na zebraniu wiejskim pan radny Adam Kubik z powiatu zadeklarował, że są pieniążki. W tym roku będzie nakładka asfaltowana drodze racławickiej przy chodniku, więc to jest naprawdę bardzo dobra inwestycja. I jeszcze na ulicy Wspólnej. Także po prostu z tego się cieszymy, bo powiat dał pieniążki, będą te drogi zrobione. To jest naprawdę dobra rzecz. Czyli na pewno potrzebna. Tak, no tak, bardzo tak. Potrzebna. Mieszkańcy na pewno na takich spotkaniach, zresztą nie tylko w Sułkowicach, Bolęcinie, poruszają tematy dróg. To ich bardzo interesuje, tym samorząd się głównie też zajmuje. Jeszcze jakieś są zaplanowane mniejsze inwestycje na kolejny rok, ewentualnie za 2 lata? To znaczy w tym momencie mamy tylko tą szkołę i te drogi. Były zaplanowane inwestycje, remont świetlicy, ale przypuszczam, że w tym roku się na pewno nie rozpocznie. No i chyba tyle. Dobrze, a proszę powiedzieć, jakie problemy są zgłaszane na co dzień przez mieszkańców Sułkowic, Bolęciny? Już nie mówię, wiadomo, o drogach, bo o drogach mówimy, no nie da się też wszystkiego zrobić, prawda? Dokładnie. No z tych naszych sołeckich pieniążków możemy zrobić tylko tyle. To już tak jak nawet tutaj żeśmy rozmawiali. No wiadomo, jakieś korytka, jakieś odwodnienia, jakieś takie udogodnienia, żeby po prostu ludzie mieli łatwiej do tych posesji swoich dojść. Takie prace bieżące. Dokładnie. Mamy jeden problem, to jest problem duży i powiem szczerze, na razie nierozwiązywalny. Nie mamy zasięgu.
Nie mamy wieży nadajnikowej, która miała być kiedyś tam kiedyś. Potem z tego zrezygnowano, oczywiście to oprotestowali mieszkańcy. No i teraz jest strasznie ciężko odwrócić tą sytuację, żeby jednak ten nadajnik był. No jesteśmy taką białą plamą na mapie i no powiem szczerze, to mnie najbardziej martwi. No tylko pytanie, co się stanie, jeśli znów pojawią się plany nadajnika, czy mieszkańcy znowu nie to powiedzą, znaczy tak, a jednak ja już to, ja już to przeprowadziłam na zebraniu, które było we wrześniu, takie po prostu taką sondę. No okazuje się, że mieszkańcy są za. Tylko właśnie no, problem jest z tym, że jak to rzeczywiście dojdzie do skutku, jak będzie. No bo na Żykach, z tego co się orientuję, nie chcę tu oczywiście o innej wiosce mówić, bo to nie jest w mojej gestii, też miał być nadajnik, no ale też mieszkańcy protestowali. Tak, też. No i ciężko teraz powiedzieć, wszyscy, co prawda wszyscy chcą, ale jak będzie... Trudno powiedzieć. Pytanie też, gdzie taki nadajnik miałby powstać, bo to jest tak jak z parkingami. Wszyscy chcą, ale nie pod moim domem. To znaczy, prawda? Miejsca mamy nawet dwa. Tylko tak jak mówię, czy po prostu, bo ten operator, z którym mamy kontakty, to jest Orange akurat, no tak niechętnie do tego podchodzą. No, co prawda zrobiliby, ale... Ale jednak się boją, ale jednak no się boją. No właśnie, zobaczymy, może się operatorowi A to by było odmieni. Naprawdę super, bo po prostu no, mieszkańcy się tego domagają, no bo faktycznie no, od kościoła w górę nie ma zasięgu, no więc jest ciężko. A teraz bez zasięgu, bez komputera, bez internetu, no niestety. No rzeczywiście, bardzo ciężka sprawa, nie da się. Zasięg to jedno. Coś jeszcze? Jakieś inne problemy są zgłaszane przez mieszkańców? Co znaczy, no tam zgłaszali mieszkańcy, że po prostu szybko jeżdżą samochodami, niektórzy przekraczają prędkość, że zaśmiecana jest tam jedna część wioski, konkretnie nad cmentarzem, a to już jest zgłoszone, więc... No a tak poza tym, tak takie przyziemne po prostu, bardzo przyziemne sprawy mieszkańców. Gdzieś, żeby posypać drogę, bo nie mogą dojść, gdzieś tam jest ślisko. Takie po prostu sprawy. Taki dzień jak co naprawdę dzień. Dzień jak co dzień. Tak. Słyszałem też, że na zebraniu wiejskim w Sułkowicach-Bolęcinie padły informacje od komendanta Straży Miejskiej Krzysztofa Tokarza o tym, że Sułkowice-Bolęcina to bardzo bezpieczne miejsce. Tak, no ja uważam, że bezpieczne miejsce, z tym, że tak jak mówię, no statystyki są statystykami, a pewno część takich zdarzeń drobnych jest niezgłaszana, więc dlatego wypadamy w tym bardzo dobrze. No tak, w tych statystykach. Tego można życzyć, jeśli chodzi o te statystyki. Czego jeszcze można życzyć dla Sułkowic, Bolęciny na przyszłość? Czego? Może takiego większego zaangażowania mieszkańców. Tego właśnie życzę. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Pani Kazimiera Borgosz, sołtys Sułkowic, Bolęciny, gościła w studiu Twojego Radia Andrychów.